komisja śledcza w sprawie Pegasusa? Polacy zabrali głos doniesienia w sprawie systemu Pegasus. 43% Polaków chce komisji śledczej. 42,9% ankietowanych stwierdziło, że powinna powstać komisja śledcza, która zbadałaby doniesienia o wykorzystywaniu systemu Pegasus do inwigilacji polityków opozycji. Przeciwnego zdania było 20% respondentów, wskazuje sondaż SW Research dla rp.pl. W sondażu SW Research dla rp.pl zadano pytanie, czy w związku z używaniem przez polskie służby Pegasusa, m.in. przeciwko senatorowi po Krzysztofowi Brędzie, powinna zostać pana zdaniem powołana komisja śledcza? Kto chce powołania komisji śledczej? 42,9% ankietowanych odpowiedziało tak. 20% respondentów jest przeciwnych powołaniu komisji śledczej w tej sprawie, a 37,1% ankietowanych wybrało odpowiedź nie mam zdania. Jak podaje portal rp.pl, powstania komisji śledczej częściej oczekują mężczyźni 48% niż kobiety 39%. Pomysł zbadania sprawy dotyczącej wykorzystywania systemu Pegasus przez polskie służby w sejmowej komisji śledczej pozytywnie ocenia co drugi respondent z wyższym wykształceniem i ponad połowa 54% osób o dochodach przekraczających 5000 zł netto. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania, powołania komisji domagają się najczęściej respondenci z miast liczących od 100 tysięcy do 199 tysięcy. Mieszkańców 53% komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu Agencji Badawczej SW Research. Badanie zostało przeprowadzone przez Agencję Badawczą SW Research wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach 28.12-29 grudnia 2021 rok. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. Doniesienia o podsłuchach amerykańska agencja prasowa Associated Press podała, powołując się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Sheet i Zintschlap, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę CoGroup oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Według Sheet i Zintschlap do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 rok. Do 23 października 2019 rok. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. Kanadyjscy badacze nie byli jednak w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem, ale podkreślili, że jedynymi klientami izraelskiej firmy są rządowe agencje. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, odnosząc się do doniesień w sprawie Pegasusa, przypomniał, że w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd. Jak dodał, sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieuprawnione. W czwartek premier Mateusz Morawiecki pytany o doniesienia w sprawie wykorzystania systemu Pegasus zapewnił, że służby na pewno będą wyjaśniać tę sprawę do samego końca.